Do zbiorów Suwalskiego Muzeum Okręgowego trafiło dzieło Kazimierza Górnickiego, obraz namalowany w 1873 roku. Dokładnie 17 grudnia udało się naszemu muzeum podczas aukcji w domu aukcyjnym Desa Unicum w Warszawie nabyć obraz, bardzo ciekawy obraz, bardzo suwalski obraz, obraz Kazimierza Górnickiego, widok na kościół w Suwałkach z 1873 roku, pokazujący kościół świętego Aleksandra od strony dzisiejszej ulicy Kamedulskiej. Jest to też bardzo ciekawa ilustracja, taka pokazująca samą sytuację, sam wygląd całej tej części miasta sprzed blisko 150 lat, a jednocześnie wielki unikat, bo jedna z nielicznych ilustracji pokazujących Suwałki w XIX wieku. Muzeum skorzystało z prawa pierwokupu tego wyjątkowego w treści malowidła. Środki na zakup tego obrazu zapewniło Urząd Miasta w Suwałkach. Po dopełnieniu wszelkich formalności i zapłacie płótno przyjechało do Suwałk. Jego prezentacja odbędzie się 12 lutego. Muzeum zaprasza wszystkich zainteresowanych na godzinę 18. Podczas prezentacji o tym, jak dzieło trafiło do zbiorów naszego muzeum, opowie Jerzy Brzozowski. Eliza Ptaszyńska, historyk sztuki, przybliży odwiedzającym postać Kazimierza Górnickiego i jego twórczość. A Maciej Ambrosiewicz i Andrzej Matusiewicz, jak zawsze bardzo interesująco, opowiedzą o Suwałkach z lat 70. XIX stulecia.